Panowie, ja wiem, że wy czekacie, no tylko że jest jeden problem. Wy się kurwa nie doczekacie, bo to już jest koniec Don Castro. Czasem nie warto stosować takiej retoryki przed walką, no bo później to głupio czasem wychodzi. Jest wiadome, że walczy z nim na Fame MMA 8 na takich zasadach, jak sobie zażyczy. Czyli w boksie, w małych rękawicach, w oktagonie, to są wszystko jego wymagania. Acacio idzie do przodu. Co to, co to? Co tu się stało? Już ileś takich zaczepek puściłem koło ucha Kuby Wojewódzkiego, natomiast teraz postanowiłem odpowiedzieć. Nigdy nie chciałem wchodzić w jakąś tam polemikę z nim, bo no, człowiek, który wsadza polską flagę do psiego gówna, jest dla mnie wypaczeniem człowieczeństwa. Ja dziwię się, że on nie został zbanowany przez wszystkie media po tym, co zrobił. Natomiast jest to dla mnie naprawdę upokarzające i obrzydliwe, że muszę z kimś takim prowadzić polemikę. Pozdrawiam was. Obie powiem krótko. Really? This is not good choice. I nieważne, ile ty masz lat, ile Marcin ma lat, nieważne. Jesteśmy po prostu piękni i młodzi. Słuchaj, a kiedy następna walka? Tak serio. Are you stupid? Man, hello. Jeżeli wrócę, to wrócę tylko dla was i wrócę... Nie, ja nie kłamię. Ja wszystko, nie. Co myślę, to mówię. A powiedz mi, czy ty masz poczucie humoru... Kolego, pomyliłeś odwagę z odważnikiem. Pozdrawiam cię serdecznie. To kurwa śmieszne było. Good night and see you again, my friends. Good night, my friends and future champion Satish Jamai. Over Poland, Marseille, El Testosterone. Marcin Neyman ma czarny pas. Ja mówię, w czym ty masz czarny pas? W czym on ma ten czarny pas? A on mówi, no w czym? No, w marketingu. No. Marcin Neyman jest najlepszy.